Nazywam się Andrzej Plato. Mam 49 lat. Od 23 lat jestem mężem oraz ojcem dwójki dzieci. Wychowałem się w rodzinie o silnie osadzonych tradycjach patriotycznych. Od najmłodszych lat żywo interesowałem się aktywnością fizyczną. Aktywnie uprawiałem sport w sekcji bokserskiej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Chojniczanka Chojnica, gdzie natrafiłem na ważnych do dziś jednak ludzi, którzy znacząco wpłynęli na dalszy mój los. Wyczynową karierę sportową kontynuowałem do 26 roku życia. W latach od 1989 do 1995 odbywałem służbę wojskową w wojskowych klubach sportowych Zawisza Bydgoszcz oraz Sokół Piła, w których to brałem udział w rywalizacji ogólnopolskiej, międzynarodowej oraz w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Bokserskiego. Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończyłem wyższe studia magisterskie na kierunku resocjalizacji. W chwili obecnej pracuję jako wychowawca w schronisku dla nieletnich w Chojnicy. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji. Problemy życia codziennego młodych ludzi w dalszym ciągu inspirują mnie do podejmowania kolejnych działań ukierunkowanych na ich aktywizacji i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Na podstawie moich osobistych doświadczeń stwierdzić mogę, że w tym celu bardzo pozytywną rolę pełni wychowanie przez sport. Od roku 2005 zaangażowany jestem w sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, gdzie walory wychowawcze są dla mnie najważniejsze. Jestem licencjonowany przez Polski Związek Bokserski instruktorem boksu. W minionym okresie zainicjowałem model szkoleniowy opierający się na stworzeniu możliwości samorealizacji młodych ludzi. Podczas sportowej rywalizacji w trakcie turniejów pod nazwą Swoboda Bokserska udało się wykreować wiele utalentowanych osobowości. 7-krotnie zorganizowałem międzynarodowe memoriały znanego chojnickiego trenera i wychowawcy Tadeusza Kiedrowskiego. Dzięki zaufaniu chojniczan od roku 2010 do 2014 pełniłem zaszczytną funkcję radnego Rady Powiatu Chojnickiego. Podczas działalności samorządowej skoncentrowałem się na problematyce środowiska młodzieżowego w powiecie chojnickim. W tym celu przeprowadziłem badania grupy ponad 2600 uczniów i uczennic w szkołach ponadgimnazjalnych Chojnic, Czerska, Rus i Malachina. Wyniki badań ukazały gamę problemów dotyczących środowiska młodzieżowego w naszym regionie. Na plan pierwszy wysunęły się trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z dorosłymi. Jako bardzo poważny okazał się również problem dostępności i zażywania przez młodzież narkotyków i dopalaczy. W chwili obecnej moim zdaniem niezbędne są działania ukierunkowane na ochronę młodych ludzi. W celu głębszego zapoznania się z tym problemem ukończyłem studium terapii uzależnień. Uzyskane przeze mnie doświadczenie udowadnia, że młodzi ludzie potrzebują i oczekują konstruktywnej pomocy. Niezbędne jest skierowanie i przeprowadzenie działań profilaktycznych z jak największą ilością młodzieży skupionej w różnych środowiskach rówieśniczych. Działanie skoncentrowane powinno być na wsparcie i stwarzanie